Witam wszystkich. Z tej strony Bossman i przed Wami pierwsza część gameplayu z nowej serii z gry Deadlight. Ta produkcja jest bardzo klimatyczną platformówką, w której główny bohater Randall przemierza postapokaliptyczny świat opanowany przez zombie w poszukiwaniu swojej zaginionej rodziny. Starszej grupie graczy ta pozycja może skojarzyć się z kultową grą wydaną w latach 90., a mianowicie z Flashback. Przynajmniej ja doznałem takiego skojarzenia głównie przez animację i poruszanie się naszego głównego bohatera. Gra zawiera w sobie elementy zręcznościowe, logiczne, co powoduje, że gra się w nią naprawdę zajebiście przyjemnie. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. A shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything. Or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Tak więc zostaliśmy sami. Zostaliśmy opuszczeni przez kolegów z drużyny, tak więc wypada nam tylko i wyłącznie pomaszerować własną drogą. Teraz akurat sobie przejrzymy leżące zwłoki. Są to zwłoki dziewczyny, której przed chwilą odstrzeliliśmy połowę głowy, no ale to była jej wina. Miała trzymać się grupy, nie wychodzić na zewnątrz, niestety dała się ugryźć. Tak to przynajmniej wynikało z fabuły. Ja tutaj na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że ja pierwsze pół godziny tej gry już przeszedłem, tak więc niektóre takie, powiedzmy, niespodzianki czy ukryte rzeczy, które można znaleźć w tej grze, w tym gameplayu już nie będą odkryte, ponieważ dając opcję kontynuacja nie ma możliwości odkrycia tych rzeczy ponownie. Oczywiście Was o tych rzeczach poinformuję, a tak jak mówię, to będzie tylko pierwsze pół godziny. Tak, tu mamy taką pierwszą wskazówkę, że deski są nadgnite, osłabione, tak więc to będziemy mogli ten element wykorzystać w późniejszej rozgrywce. Teraz będziemy zaskoczeni przez grupę moich fanów, którzy chcą za wszelką cenę dostać mój autograf. No niestety nie mam za dużo czasu. Poza tym gdzieś zostawiłem długopis. Tutaj mamy radio, które informuje nas o bezpiecznym punkcie, bunkrze, gdzie mogą ukrywać się osoby, które przetrwały apokalipsę. I tak, w tej szafce możemy znaleźć pamiętnik, za którego czytania nie mam zamiaru się zabierać z tego powodu, że jest zbyt obszerny i zbyt długi, ale fani albo osoby, które perfekcyjnie znają angielski, na pewno coś tam ciekawego znajdą dla siebie. Tutaj u góry również leżał taki pan, od którego mogliśmy sobie zdobyć dokumenty. Teraz akurat tego zrobić nie mogę. No a teraz co zrobimy, to zrzucimy ten stojący u góry agregat na te właśnie nadgniłe deski, o których wspomniałem wcześniej. To spowoduje tutaj piękną dziurę, do której powinny zacząć wpadać osobniki typu zombie. No niestety nie chcą wpadać, to ich olejemy, idziemy dalej. To my sobie do tej dziury wpadniemy. Teraz agregat przesuwamy w lewo i tym sposobem uda nam się dostać do kolejnej lokacji. Tak, tutaj się delikatnie musimy przeczołgać i spuścimy temu panu na głowę pewną rzecz. On tu się niefortunnie pośliznął, upadł, no i tym samym wykorzystaliśmy ten moment i mogliśmy mu coś upuścić na głowę. Jedną z tych rzeczy, za które muszę pochwalić twórców tej gry, to naprawdę świetna, klimatyczna grafika. Wizja upadającego świata ukazana jest, przynajmniej dla mnie, naprawdę rewelacyjnie. Tutaj akurat wskakując na tą właśnie windę, czy cokolwiek to jest, o właśnie musimy uważać, ponieważ ona ulega zniszczeniu, także trzeba się wykazać małym refleksem. Dobra, idziemy do góry. I teraz drabinką sobie zejdziemy na dół. Wszystkie te takie interaktywne elementy, które my możemy wykorzystać, są przeważnie podświetlone, tak więc wszystko jest dosyć czytelne i zrozumiałe. Tutaj akurat widzimy dwóch osobników, którzy sobie jedli śniadanko. Możemy na nich zagwizdać, przywołać ich do siebie i w tym momencie, jak widać, zostali porażeni prądem elektrycznym. Teraz ten prąd sobie tutaj wyłączymy i oczywiście wspinamy się do góry. Tutaj zaraz za... przed płotem. O, akurat nie odblokowałem tego wcześniej. Właśnie jest apteczka. Gdybyśmy akurat mieli troszeczkę mniej energii, to możemy sobie tą energię w tym miejscu uzupełnić. O, i zaraz schodzimy na dół. I teraz tu jest ten moment, gdzie z impetem będziemy musieli po prostu wtargnąć do środka. Tutaj teraz tak, można skoczyć na drabinę, ale ja polecam skoczyć sobie troszeczkę niżej i wejść właśnie w to miejsce, ponieważ tutaj odkryjemy, teraz nie pamiętam co, jakiegoś chyba Game Boya, tego osobnika, który tam sobie leżał. Nie wiem, czy na tym Game Boyu można grać, że tego nie sprawdziłem, aczkolwiek jest tam coś takiego i można sobie to zabrać. Tu mam jakiś plan tunelu. Dobra, schodzimy na dół. Szkoda czasu. Misja czeka. Tak, pięknym zjazdem zeszliśmy poniżej i brniemy kanałami. Teraz natkniemy się na pięknie wyglądające zwłoki. Tak, i teraz tutaj taka informacja, nasz główny bohater niestety nie potrafi pływać, co jest trochę dziwne, tak więc po prostu musimy mu pomóc, korzystając właśnie z takich elementów jak tutaj ten zawór, gdzie możemy upuścić trochę wody. Ja tu spodziewałem się, że właśnie nasz bohater to będzie pewnego typu komandos, który potrafi wszystko, ale akurat z wodą sobie poradzić nie potrafi. Tak więc wpadnięcie do wody spowoduje naszą śmierć. Tutaj również skorzystamy z tego zaworu. obniżymy poziom wody i przejdziemy dalej. Tutaj nas będzie teraz czeka mała niespodzianka. No ja niestety w tej chwili nie jestem zaskoczony żadnym elementem, ponieważ to jeszcze wszystko przyszedłem. Tak więc na początku, to jak grałem za pierwszym razem, to byłem trochę zaskoczony i zaniepokojony szybkością, z jaką właśnie ta horda zombie się do mnie zbliżała. Aczkolwiek jest to wszystko tak zrobione, że nie są w stanie nas dogonić. Tak, ich tam jest 3. Są odcięci, ale nie są samotni, tak więc już w 3 można skroić jakąś fajną imprezę. Tak więc ich już tam zostawimy, a my sobie pójdziemy dalej. Tutaj dokonamy małego wyczynu. O, przeskakując na drugą stronę, trzeba się pośpieszyć. O, bo kładka właśnie się urwała. I kolejna apteczka. Tutaj radzę się pośpieszyć, ponieważ zaraz nas zauważy grupa zombie. Ok, jesteśmy w kolejnej lokacji. Tutaj wykonamy ślizg i przeskoczymy. O, właśnie. Niebezpieczny element. Pod napięciem. Tutaj myślałem, że coś będzie, niestety nie ma. Spodziewałem się jakiejś niespodzianki przygotowanej przez autorów, ale pusto. No ale dobra. Tutaj mamy pana w samochodzie, który do nas kiwa. Który pozdrawia nie tylko mnie, ale również i was. O, tutaj sobie latają muszki. O, i schodzimy na dół. Wiem, że w tej grze można biec, natomiast ja tak postanowiłem sobie się przejść w niektórych momentach, bo naprawdę w tej grze jest sporo takich lokacji, sporo takich miejsc, które są bardzo klimatyczne. O, save point! W prawo. Skorzystamy z wskazówki, więc idziemy. Ja się dlatego często zatrzymuję się w niektórych miejscach i po prostu podziwiam grafikę. No nie wiem, robi na mnie wrażenie klimat tej gry. I muzyka, i grafika, i całe to wykonanie jest dla mnie naprawdę rewelacyjne. Okej. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę był taki moment, w którym przez chwilę naprawdę odskoczyłem od monitora. No, aczkolwiek teraz już nie wykażę tej... O, właśnie, ten moment to jest. Tego momentu zaskoczenia już nie będzie. Ale tak jak mówię, to jest pierwszy gameplay. Natomiast drugi gameplay już był w całości nagrany. W tym koszyku coś było, już nie pamiętam teraz co. Natomiast następny gameplay już będzie nagrywany na żywca, tak więc, że tak powiem. Tak więc kompletnie nie będę wiedział, co się będzie działo. Właśnie teraz nawet nie wiem, czy ten element już przyszedłem, czy nie. Coś jest? Tak jest, tu już nie byłem. O, pięknie, znaleźliśmy topór. No to już wiem, jak przejdziemy na drugą stronę. Tak jest, tak więc do tego momentu grałem. I teraz już wszystko, co się w tej grze pojawi, czy wystąpi, to będzie dla mnie niespodzianką. Ja muszę powiedzieć, że ja wcześniejszych gameplayów innych graczy nie oglądałem. Żeby nie psuć sobie zabawy. O, tu mi akurat skok nie wyszedł. O! Coś uparty jestem na ten płot. Coś mi do niego przyciąga. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra, udało się. No, tutaj idzie jakiś nasz znajomy. Ale zostawię go w spokoju. Nie będę tutaj go rozwalał toporem. No, to jest jakiś warsztat samochodowy. O, drabinka. A to jest właśnie to, że te elementy, z których możemy skorzystać, one są podświetlane, tak więc wszystko jest czytelne i zrozumiałe. O, tutaj jak myślałem. O, dokładnie. Upuściliśmy mu samochód na głowę. Kolejna drabinka. I co? W prawo. A, dobra, okej. deski. Wiadomo, rozbijemy je toporem, który niedawno zdobyliśmy. No to jest po prostu fantastyczny klimat. Uwielbiam padający deszcz, taką wichurę. Coś niesamowitego. O, mamy jakieś omamy. Lidia. Kto to jest? Coś mi teraz umknęło z fabuły? Czy czegoś nie rozumiem? Lidia to jest jego córka, czy jakaś żona, znajoma, koleżanka? Nie potrafię sobie akurat teraz przypomnieć. W szafce pusto. Z buta. Okej. Okay. Szybko, moment. O! Dobra, jest. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Okej. Okay. Pięknie. Ja próbowałem w tą grę grać na klawiaturze, tylko że ja akurat jestem przyzwyczajony do gry na padzie i powiem szczerze, nie jestem nauczony do grania właśnie na niej i mam straszne kłopoty z tą grą, tak więc podłączyłem pada z PS3 i on może czasami sprawiać mi kłopoty. O rany boskie, włączyłem alarm. Uciekaj. No, to jest ich więcej. O matko. Dobra, pewnie jeszcze się pośliznąłem. Cudownie, dobra. Poszło, okej. Okay. Skok na słup. Dobra. Potężny facet, to i potężne uderzenie. A skorzystamy sobie z dachu. Na dół nie mam zamiaru schodzić. No ale pogoda jest fantastyczna. Praktycznie taka jak w tej chwili u mnie za oknem. No może nie ma takiego deszczu, ale jest bardzo zbliżona. Tym samym dobrnęliśmy do końca pierwszego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli mój gameplay Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Zawsze mi to pomoże w promocji kanału. Zostaje mi się tylko z Wami pożegnać, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole.